fasolkę czyszczę w zimnej wodzie i odłamuję z obu stron końce oraz, jeśli jest, usuwam łyko. Po oczyszczeniu z końcówek fasolkę jeszcze raz płuczę w zimnej wodzie. Gotuję w wodzie z solą i cukrem. Na 1 kg fasoli powinny przypadać 4 litry wody, 1 łyżeczka soli i 1 łyżeczka cukru. Czas gotowania 5-15 minut od zagotowania wody. Młoda fasolka ugotuje się szybciej, starsza potrzebuje nieco więcej czasu. Najlepiej próbować w trakcie gotowania, powinna być lekko krucha i nie może się rozgotować. Odcedzam fasolkę łyżką cedzakową albo na durszlaku. Można też fasolkę szparagową ugotować na parze. Umytą i oczyszczoną z końcówek wkładam na durszlak i gotuję pod przykryciem przez około 10-15 minut nad wrzącą wodą. Podaję jako dodatek do mięs i ryb polaną masłem ze złoconą bułką tartą. Zapraszam serdecznie po pomysły na fasolkę szparagową, inne porady i przepisy na pozytywnakuchnia.pl.